Paweł, coraz krótsze te przerwy pomiędzy rundami jesienną a wiosenną. 17 dni wolnego, już jesteście w pracy. To dobrze czy źle? Myślę, że to jest taki optymalny czas na odpoczynek, nie za długi, nie za krótki. No ale myślę, że ta przerwa i tak powinna być krótsza, że tak powiem, i powinniśmy grać szybciej, bo każdy zawodnik chce grać ligowe mecze i każdy zawodnik no mniej lubi ten okres przygotowawczy, każdy chce grać w lidze i mógł być nawet troszkę krótszy ten okres. No ten okres trwał będzie miesiąc, za miesiąc będziemy już praktycznie po pierwszym meczu w Kielcach. Ten miesiąc niezwykle istotny, który trzeba optymalnie wykorzystać, aby przygotować formę. Na pewno jest to taki kluczowy miesiąc, bo każdy musi się dobrze przygotować do ligi i wiemy, że ta praca, którą my tutaj wykonamy, zaprocentuje później w lidze. Taki wolny czas, krótszy niż zwykle, jak wykorzystujesz? Czy odcinasz się zupełnie od piłki nożnej, nie chcesz patrzeć nawet w telewizji na ligi zagraniczne, czy jednak ta piłka jest cały czas obecna? Ja przez ten okres praktycznie nic nie oglądałem, nie interesowało mnie nic, żadnych mediów społecznościowych, jeśli chodzi o piłkę nożną. Bardziej rodzice mi pokazywali, czy narzeczona, patrz, zobacz, to się dzieje, tam to się dzieje. Ja wolę się odciąć od tego i nie myśleć o tym. Ale no już teraz jest okres na pracę i wszystko wraca na te tory, które były poprzednio, po prostu jak jest liga. W okresie przygotowawczym zagracie kilka spotkań. Naprawdę ta lista sparingpartnerów wygląda bardzo wartościowo. No na pewno. Wiemy, że to będą ciężcy rywale, trudni do pokonania, ale to jest bardzo dobre, bo możemy się spróbować z takimi dobrymi rywalami i później jeśli postawią nam wysoko poprzeczkę, to będziemy lepiej przygotowani do ligi, więc nawet ten ostatni sparing, który gramy, no dla nas to też będzie taka, nawet można powiedzieć, okazja, bo może być tak, że niektórzy z nas nigdy nie zagrają z takim przeciwnikiem, więc będzie można się zmierzyć z zawodnikami naprawdę z bardzo wysokiej półki. Jakieś życzenia noworoczne dla Ciebie, a także dla kibiców Górnika? Myślę, że zdrowie, bo zdrowie jest najważniejsze, a resztę myślę, że my i wszyscy kibice sobie poradzą, a jeśli chodzi o Górnika Zabrze, to na pewno jak najwięcej zwycięstw.